obiecuję, zrobimy tym razem. Kolenie głowy za 200 zł. O, ale dymy. Co by się rzucał w stronę? Dobry kolega, lubię go. To już jest zgoda w takim razie. Ja chcę ci zatrudnić jako kierowca ciężaru, ale w prawdziwym życiu. No lepiej nie, kurwa. Ja nie mam wzrostu, Dawid, nie mam wzrostu. 1,70 m. To jest chyba prawda w ogóle. To jest chyba prawda. Dobra, dobra, lecimy. Dawid Jasper gra w Euro Truck Simulator 2. Lubię tę grę, dobra, patrzymy. Pozdrawiam Ućka Pomysł Szoty, najlepsze szoty na YouTubie! Ućka Pomysł Szoty robi najlepsze szoty. Ućka Pomysł Szoty robi najlepsze szoty! Pozdrawiam! Zaryzykuję! Czekajcie mi na mnie! Ale będzie jazda! Ziomu staje! Ja się będę kazał! Poszło! Kocham maślaki. Możesz jeszcze raz powtórzyć, bo tutaj coś szumiło, nie zrozumiałem. Ten ujczka powiesz od fajne. Ten aha, spoko szoty słaby jest, jak robi ciągle takie krótkie. No właśnie fajnie, żeby były takie też dłuższe, nie ma takich. Jak na przykład Bukas robi mamonowe, to nie ma kogoś takiego, żeby dłuższe jasperowe robić. No ale widzę, tu ujczkapowe zaczął robić. Dobrze. 1000% wbijesz do nas, żeby pogadać. Wbiję, piję, jeśli się będziecie... Ooo! Ja p***e, co wy robicie? Tamten nie umiał zahamować, ale ja pierdzielę, nie! Ja przyczepa mu się jeszcze wypieprzyła, jeszcze mu zachowała auto. Tada, już widziałem. Dobra, musimy się wrócić. Panowie, wracamy się do... Enter, F7 i Enter, powtarzam, F7 i Enter. Chłop do góry nogami tam leżał w ogóle. Jesteśmy w Berlinie. W Berlinie są. Dobra, jedziemy, dawajcie. Czekaj, jak tu się wyjeżdża teraz? Bo nie kojarzę. Czekaj, tutaj nie. Ja tu, Dawid, czekam, już wyjechałem. Czekam, bo mi się przyczepa zbugowała. Muszę do tyłu. Ej, Patryk, a zaśpiewasz w wiesie Haridonte? Proszę cię bardzo. Nie teraz, nie teraz, mordo. Nie teraz, nie teraz. Nie teraz, mordo, proszę cię. Patryk, a co sądzisz o tamtej osobie? Tam co robiła dymy? Co o nich sądzisz? Z***a osoba, prawa mi cię go z tym. Weź, weź, zrób też takie dymy. Dymy, zjedz te szyi i tak dalej. Boże. Dobry pomysł, ale nie dzisiaj. Fajny koncert, fajnie się to ogląda. Dużo widzów z tego jest. Obiecujesz, Dawid, że to zrobisz na następnym live? Obiecujesz? Obiecuję, zrobimy tym na następnym live. Kolenie głowy za 200 zł. O, kolenie... ale dymy będą. A kolenie brwi za donate 100 zł. 300 zł, kur... Kiedyś to wszystko było za 8. Jezus. Jaka inflacja. No, to trochę dużo. To może tak za 10 zł jedna prez. To też fajna opcja. Nie, to się mi nie opyla nawet, nie opyla mi się takie coś. Daję, no w sumie rację. A więc co myślisz o Tupsonie? Dobry kolega, lubię go! Aha, to już jest zgoda w takim razie. Ostatnio to, nie wiem, to miesiąc czy półtora miesiąca temu wbił. Coś tam powiedział, że żart zupełnie był śmieszny i mnie nawyzywał. A tu już jest znowu zgoda. Koło się zatacza, widzę. A ty masz prawo jazdy? Masz prawo jazdy? Nie, ale niedługo chcę zdać na prawko. I co, Dawid, jak zdasz? Będą IRL streamy, Dawid? No będą z auta z tym. Będę... Ja chcę ci zatrudnić jako kierowca ciężarówki. Ale w prawdziwym życiu. No lepiej nie, kurwa. Co chwilę, co streama taki wypadek, żeby... Jakby to się zadziało prawdziwie, to by ze 100 osób był umarł na stradzie. Lepiej, żeby
Nie, nie, lepiej żeby za mnie pracował jako kierowca. Będzie krapie, kolego na my, jedź! Kolego na my, jedź! No kurwa, ten we mnie walnął, co za typ? Kolego na literkę ty, jak? Ogarnij się, co ty robisz, typie? Wjechał we mnie ten kolega na literkę P. Tam na my, sorry, przepraszam. Sorry, jakiś dzieciak. Za to, co zrobiłem? I no, okej, dobra, wszystko ci... Okej? Spoko, nic się nie dzieje. Dobra, to ogarnij się. A ile ty masz wzrostu, Dawid? Ile masz wzrostu? 1,70 m. Patryk, ja mam prawo jazdy. To jest chyba prawda w ogóle. To jest chyba prawda. Chociaż nie wiem, czy nie jest niższy. Bo naprawdę, on kiedyś miał live z jakimiś tam dziećmi. Mi się wydaje, że też 1,60 m i to mówię poważnie. On kiedyś miał live'a z jakimiś dziećmi i one były w jego wzroście. Nie wiem, jak to jest możliwe. Tak, jak gra w tą piłkę, no. Nie, robimy analizę. Nie, no kurwa, no patrzcie tego dzieciaka po prawo, a patrzcie na Jaspera po lewo, no. Ile on może mieć wzrostu? No bez przesady. Jezu. Dzieciak sfaulował. Jaspera, co ma 100 kg. Ale wyobraź sobie, jakie te dzieciaki będą miały wspomnienia. Leci taka muza i z Jasperem grają w piłkę nożną, kurwa. Pomyślcie, jakie to będą wspomnienia całe życie. No także podsumowując, on chyba nie jest jakiś za wysoki. Fajnie, szybko się zapało, za drugim razem zdaję. Ja zobaczymy, czy zdam za pierwszym razem. Jak nie, to mogę za drugim razem zdać. Mam dwa podejścia do zdania. Jak za pierwszym razem nie zdam, mogę zdawać za drugim. Nie, to masz ile chcesz tak naprawdę. Może to jest za dziesiątym razem zdać, ale za pierwszym może nie zdasz, bo cię trema zdejmie. Mnie wzięła i się bałem trochę coś zrobić. Tak! Witam cię, Dawidzie Wójciku. Z tej strony boss. O. Dopiero zostanie wydanie. 2 kg są przygotowane. On jest chory, że on ludziom grozi, ma tutaj. Co się ma i naleźć tak naprawdę. Eminem. 3 zł 30 groszy. Czemu kopiujesz ode mnie rudy kolor włosów? Pozwę cię na pabianicką policję za podszywanie się pode mnie. Widzimy się w sądzie. Eminem, powtarzam, czemu kopiujesz ode mnie rudy kolor włosów? Pozwę cię na pabianicką policję. Zwolnij, Dawid, zwolnij. Dawid, przekraczasz limit. Spoko, mam 40. Mam bardzo mało na liczniku. Jadę 80, 90 jadę na liczniku. No, ciekawy donate. Zrobisz małpę, wyślę ci 50 zł. Jackson wysłał 15 zł. Jak zrobię małpę, wyślę mi 50 zł. Małpkę? Opłaca się? Opłaca się? Jak dymana gorlica. Przyłajcie mu 50 zł dony, tak jak obiecywaliście. Zakład to zakład, a zakład to rzecz święta. Zrobiłem małpkę! A teraz musisz donej. O, wysłał. Nie, to jest prawda, ale w Krakowie ludzie mówią, że u nich się przebiera za jakąś babę. Nie, to jest prawda. A może on zmienił płeć? Może jest transseksualistą? Chuj wie. Na Carmack zaraz zobaczymy. Mi się wydaje, że on po prostu ten, on jest tak jakby tym, 50 zł. Łap piepie, zaszczekaj teraz. 50 zł! Dziękuję! Przekraczamy granicę. Przekraczamy granicę! Stójcie! Barierkę, musimy przejechać! A, to jest za darmo! To ja nie płacę, bo jestem osobą niepełnosprawną.
To ja nie płacę. Wjeżdżamy na teren Polski. Byliśmy w Anglii, a wjeżdżamy na teren Polski. Jakiś tunel podwodny. Dawid, może cię Nitro donajtuje. Hamuj! O ja! Debilu! Nie przeżyli, na pewno nie. Ale kraksa. Cię stało. Zwycięzca konkursu, no. Jakby był konkurs z Eurotracka z Zajzaka, to no, to by mogło być top 3. Hamuj. Dobra, widzowie, wyszłem, bo mnie za bardzo tyrali w tej grze. No, przesada. Przesada to tyrowanie. Jakieś wypadki. Czy on kiedyś dojechał do celu? Mop, chyba nie. Chyba z tego co pamiętam, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby dał radę dojechać.